Pan ocenia politykę zagraniczną prowadzoną przez rząd Donalda Tuska? Rząd Tuska nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej. Nie, no, znaczy ja myślę, że to jest taka polityka takiego pomocnika, no, takiego kogoś, kto... I to jest ciekawe, bo to była rzeczywiście ogromna, ogromna zmiana, bo przez te lata, do czasów rządu Donalda Tuska, niezależnie od tego, czy rządziła lewica, czy prawica, no jednak no, ta polityka zagraniczna miała pewne swoje stałe aksjomaty. Przykład polityka wschodnia, pewnego typu popieramy Ukrainę i tak dalej. Potem był taki okres, który jakby też takiej no, próby jednak wywalczenia sobie pozycji w Unii, więc pewnego też sporu, jeżeli chodzi o Niemcy. Tak? To nie powiedziałbym, żeby to była wrogość, ale jakby taka chęć bycia pełnoprawnym partnerem. To jakby wszystko zostało podporządkowane w zasadzie. My prowadzimy politykę Unii, tak, no, jako, jak powiem, z mocy Unii. To zresztą było ich takie wyobrażenie. To zresztą widać teraz na przykład, bo rzekomo mi się w Unii naszym kompetencją jest polityka wschodnia, ale jak teraz była sprawa Tymoszenko i tego ewentualnie, już pokojowo to już nikt nie pyta, prawda? Nikt nie ma w ogóle tego poczucia, że powinien to skonsultować z Polską. To, więc to jakby za każdym razem pokazuje, gdzie my jesteśmy. Jak Sikorski tam wygłosił swoje przemówienie w Berlinie, on pewnie sam nie do końca wiedział, co on mówi, jaki to będzie miał efekt. On chciał jakby chyba co innego osiągnąć. Chciał tych Niemców zachęcić, żeby więcej płacili, że... No ale oni jakby co innego ich zainteresowało, to jedno zdanie, nie jego projekty budowy tam państwa europejskiego, tylko najbardziej ich zainteresowało to, że mówi, że się nie boi silnych Niemiec. To było. No to tylko jak to powiedział, to się stało, to zostało to nagłośnione, jak potem już go zaproszono na konferencję monachijską i on wtedy pod wpływem trochę krytyki Polski usiłował to tam ostrzegać przed niemiecką hegemonią, no to już nie było, już to nie przebiło się nigdzie w prasie, więc to, no to jest stosunek jednak protektora do protegowanego i jesteśmy chwaleni, ale realnej polityki już nie prowadzimy, ją zwinęliśmy w wielu regionach świata, gdzie byliśmy obecni, przestaliśmy być obecni, zaniedbujemy partnerów w regionie. No wielką oczywiście klęską polityki polskiej zagranicznej nie może być państwo skuteczne, które tak pozwala się traktować po śmierci swojego prezydenta i tylu wybitnych osób. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ja pamiętam taką, byłem na takiej konferencji jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. To była konferencja organizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny, czyli niemiecka, było tam też parę osób z Polski. I to była konferencja we Lwowie, ukraińsko, niemiecko, polsko. Znaczy byli referenci z Polski. No i będą właśnie taki był panel końcowy, chyba rok przed przystąpieniem Polski do Unii, czy może dwa. Już było wiadomo, jaka jest data. No i że na tym ostatnim dyskusji, panelu byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Polski i Niemiec. I wtedy ten Polak powiedział, przedstawiciel polskiego MSZ-u powiedział, no że właśnie ten Ukraińcy jakoś nie bardzo był pewien, czy oni chcą do tej Unii, czy nie, że oni może sami. No powiedział, a Niemiec jakby wyraźnie hamował te tutaj aspiracje głównie polskie do przyjęcia Unii, Ukrainy do Unii. I wtedy ten Polak powiedział, no jeżeli Ukraińcy tego nie będą chcieli, a tu Unia nie będzie Niemcami rozwijać, to będziemy się robić to w stosunkach bilateralnych, będziemy to rozwijać, stosunki z Ukrainą. I na to tenże przedstawiciel Niemiec, którego potem spotkałem zresztą w Nowym Jorku, bo został tam konsulem generalnym, powiedział, no tak to już nie będzie, jak wstąpicie do Unii. Nie będziecie tak sobie rozmawiać z tą Ukrainą. Musicie to robić poprzez Brukselę.
I wtedy moi koledzy politolodzy niemieccy zareagowali, no ale jak kanclerz Schröder, wtedy był Schröder, jedzie do, jeszcze do Moskwy, to się nie pyta o pozwolenie Brukseli. No i to jakby w tym momencie potem rozmawiałem z tym wysokim urzędnikiem polskiego MSZ-u i ja mówię, no to było właśnie charakterystyczne. Jeszcze parę innych anegdot opowiedział, o czym wszyscy wiedzą w tym urzędzie, tylko tego nie mówią. No właśnie, jak się nierówno tu traktuje, że właśnie ta Polska nie miała mieć prawa do prowadzenia suwerennej, samodzielnej polityki. Ten wielki kryzys w stosunkach polsko-niemieckich, on wybuchł za czasów, kiedy tak naprawdę początek ten to nie były rządy Lecha Jarosława Kaczyńskich, tylko to był kryzys iracki wtedy, kiedy Polska przyłączyła się do tej koalicji 8. Ja do tej pory nie wiem dlaczego, prawda? Miller i Kwaśniewski się na to zdecydowali. Wtedy było wielkie oburzenie w Niemczech z tego powodu. I jakby takie, bo to potwierdziło to najgorsze obawy, że ci Polacy są niepewni, że oni zmienią układ w Europie, że oni będą blokować pewne decyzje niemieckie. Politologowie niemieccy pisali, że niebezpiecznie dla Niemiec jako przywódcy Europy, no i wyobrażenie Europie byłoby to, gdyby Amerykanie, prawda, bardzo związali z sobą Polskę, żeby używali Polski, prawda, żeby ten sojusz się rozwijał. Tak się wydawało przez pewien czas, że tak się to będzie rozwijać. Ale oni byli zszokowani. Ja pamiętam, jak byli strasznie zszokowani, jak przyszła taka wiadomość, w ogóle społeczeństwo niemieckie, że Polska dostaje tę strefę tam bezpieczeństwa w Iraku i że Polakom będą podlegać Hiszpanii. Tak? Spotkałem się wtedy z kolegami, oni głównie byli z Partii Zielonych, niektórzy politycy byli politycy. Jak to? Polacy będą dowodzić Hiszpanii. Dla nich oni mają poczucie hierarchiczności. To było jakby odwrócenie całej logiki. Jak to? Polacy mają dowodzić, prawda, jakimś tutaj krajem zachodnim ich wtedy w tym mniemaniu. I to było jakby, to był ten szok, tak, że tu jest pogłębiony przez Amerykanów, słynny powiedzieć, Rumsfelda o nowej Europie, że ta stara już się nie liczy, ta nowa. No i to jak pomyślimy sobie, że to było możliwe, to był tak, 2003 rok, że takie rzeczy były możliwe, że możliwe było coś, co wtedy nawet w jakimś sensie wydawało się tak by oczywiste, że Lech Kaczyński mógł w konflikcie gruzińsko-rosyjskim w tej wojnie, prawda, zwołać tych prezydentów i premiera i polecieć z nimi. No, kto by dzisiaj chciał polecieć z Bronisławem Komorowskim w takiej sytuacji? No, po prostu no to jest jakaś inna epoka, kiedy myśmy coś znaczyli, a teraz już no, nie znaczymy nic, mimo że oczywiście są pochwały. Jedno, na przykład, ja powiedziałem, takie są różne pytania, to zadają mi dziennikarze, czasami na tak zwanym OFIE. Jeden z dziennikarzy kiedyś zapytał, właśnie po tym przemówieniu berlińskim Sikorskiego, tak ja tam nie wiem, coś skomentować, to było chyba z TVN, on potem włączył mikrofon i powiedział, ale wie pan, ale pan naprawdę myśli, że już mamy taką silną pozycję, żeby zgłaszać tego rodzaju propozycje. To znaczy dla niego, on był, znaczy bardzo młody człowiek, dla niego to przemówienie, że tak ten Sikorski w tym Berlinie, on tak może plany snuć co do tej jakiejś, prawda, science fiction, co do tej Europy, no to jest świadectwo siły. No takie pokolenie wychowaliśmy. Ludzi, którzy nie bardzo się orientują w świecie, który właśnie naczytawszy się tych różnych książek, nie wiedzą. Ja czasami dla trutki teraz im daję politologów amerykańskich, tych realistów, którzy pokazują, no, że są narodowe interesy, że są władze, jak się władzy używa, że oczywiście, że jest hegemonia, czy system hegemonialny, że istnieje coś jak hegemonialna socjalizacja. Ale muszę powiedzieć, że to jest pokolenie, które bardzo jakimś takim trudem to przyjmuje do wiadomości. I w ogóle takie, które pokolenie też, które mam wrażenie, jest, nie ma dystansu do rzeczywistości, ponieważ właśnie na przykład, żeby się zbuntować, tak, żeby
Albo żeby tę rzeczywistość zmieniać, to trzeba mieć dystans do rzeczywistości. Trzeba być. A oni uważają, że świat taki właśnie jest, jaki jest w Polsce. Tak? Co najwyżej muszą sami tak się starać indywidualnie, żeby nie pracować w kasie w Tesco, prawda? Czy w Biedronce, ale to tak jest, że są takie Biedronki, jest Tesco, jest... Ostatnio na przykład ta moja asystentka też miała w Krakowie wykładem jakieś wykłady, ona jest taką, czy ona jest ekonomistką, która w zasadzie głosi też, to jest taka teoria rozwinięta przez ekonomistów w Bremie, ale chodzi o to, że się uważa, że podstawą, główną podstawą rozwoju gospodarki jest kapitał wygenerowany przez własność w jednym kraju. I ona cały czas tam tłumaczyła tym studentom, jak są ważne produkty własne, a oni w zasadzie tego nie rozumieli. No, dlaczego Polska miałaby coś produkować, na przykład samochody, skoro są na świecie dobre samochody i możemy je tylko montować, prawda? Albo komputery, albo skąd wynika ta potrzeba, żeby jakiś kraj sam z siebie wytwarzał jakieś, no to znowu produkty, co dla młodego Niemca jest jakby zupełnie oczywiste, a tym młodym Polakom wytłumaczono, że wszystko jedno jest, do kogo należy telewizja, wszystko jedno, do kogo należy gazeta, wszystko jedno, do kogo należy kapitał, nie ma narodowości, do kogo należy fabryka, wszystko jedno, kto rozwija myśl techniczną i tak dalej, a on jak dostanie dobrą pracę w zakładach Fiata, Mercedesa, czy nie wiem, w IBM, czy gdziekolwiek indziej, czy u Apple'a, czy nie wiem, Facebook podobno do Polski się sprowadza, to będzie w zasadzie to już jest dobrze i tam indywidualnie ma się oczywiście piąć, może w ramach tej korporacji. Inaczej jest z tym starszym pokoleniem, które już przeszło tę drogę i oni szybko dochodzą do pewnego sufitu, z którego już się nie mogą wydobyć i wtedy się pojawiają właśnie też takie głosy. Też nieprzypadkowo to są ludzie, którzy odnieśli duży sukces, tak jak na naszym kongresie Polska Wielki Projekt, tych przedsiębiorców, którzy by chcieli mieć wielkie firmy międzynarodowe, o międzynarodowym znaczeniu, wpływać trochę, właśnie, bo to jest ta wolność, no nie wiem, to jest coś takiego właśnie, co już powinna dawać młodym ludziom polityka, właśnie ta duma z kraju, że ten kraj jest właśnie tym wielkim projektem, że robimy coś, prawda, robimy tak jak mogę być dumny z uniwersytetu, który jest jednym z najlepszych na świecie, mogę być dumny właśnie z firmy, która jest jedna na świecie, ale właśnie moja własna, tak, i mogę być dumny z swojego kraju, który ma bardzo dobry branding, prawda, czy coś takiego, ale tego nie ma, to znaczy po prostu im jakby wybito z głowy myślenie w tych kategoriach i to jest, myślę, dosyć przerażające. I wybito im z głowy taki właśnie ta możliwość krytyki tej rzeczywistości. Spotyka się dwa języki takie polityczne, krytyczne. Jeden jest właśnie polski, taki właśnie tradycyjny, odwołujący się do polskich tradycji, wtedy właśnie też do tych ideałów niepodległości. No to jest właśnie ten język, który my tutaj usiłujemy też rozwinąć, unowocześnić, zaadoptować na bieżących potrzeb. Albo znowu taki globalny neomarksizm czy neoleninizm. To też wśród młodych ludzi. Ale gro, 80% to są właśnie tacy dostosowani, tak, dostosowani, którym mówiono, że Kuba Wojewódzki jest największym autorytetem, że piłka nożna jest najwspanialszą rozrywką zastępującą wszystkie inne potrzeby duchowe, że jak się ma na piwo i tak dalej, prawda? A jeszcze gdyby marihuana była legalna, to już byłoby... To było na tej konferencji Polska Wielki Projekt, że to określenie, że mamy do czynienia z dodaizacją życia społecznego. Tak, no, że dodaizacja, takie nowe pojęcie. A na koniec mam pytanie. Jak pan przewiduje, w jakim kierunku rozwiną się stosunki francusko-niemieckie po przegranej Sarkozy'ego? No już podobno czytałem, że Hollande ma przyjechać do Niemiec. No Niemcy mają zawsze taką politykę. Oni się sami definiowali długi czas jako tak zwane Zivilmacht, czyli takie mocarstwo cywilne. To znaczy zawsze stosujemy negocjacje. To jest jak napotykamy na opór, jak powiedział kiedyś jeden ekspert na konferencji,
Einbinden und abschleifen, to znaczy włączyć, wintegrować i jakby znaczy wypiłować te kanty, tak? To znaczy, taktyka będzie po prostu taka, że oni go będą zapraszali, będą go oswajać, pójdą na pewne ustępstwa i tak dalej, tak? Ale to jest takie, znaczy niemiecka polityka to jest taka polityka unikania za wszelką cenę konfliktu. On się bardzo konfliktów boi. Tak? Że polska siła polegała też na tym, że oni się tak naprawdę trochę bali naszych, na przykład tego, że my krytykowaliśmy ich pamięć historyczną. To taki rewizjonizm historyczny. Tylko że właśnie nas pokonali w tym sporze. Na przykład oni się niesamowicie boją Izraelczyków. To jest, jak była u nas, nie, mam taki właśnie z Haifą taki wymienny, właśnie przyjechała taka grupa izraelska. No to oni, jak ci powiedzieli coś, ci Izraelczycy, bo oni już tak, nawet ci postępowi, koledzy z uniwersytetu, to oni już tak dobrze o ten Steinbach, to wypędzenie jest takie, jak jeden z naszych z tych Izraelczyków powiedział, nie, ona jest rewizjonistka. To było koniec, no już więcej nie rozmawiamy, bo to może być... Także boją się konfliktów i na pewno byłoby dla nich wielkim nieszczęściem, gdyby ten konflikt nie francusko... niemiecki, no tutaj oni popełnili błąd, bo pani kanclerz się tam zaangażowała w kampanię na rzecz Sarkozy'ego, też nie przyjęła Hollanda. Ten Holland miał takie trochę niemiecko-krytyczne, to zaczęto już go mówiąc, że to jest germanofobia i że w ogóle jest fala germanofobii Niemczech. Natomiast teraz myślę, że będą dążyli do tego, żeby za pomocą jakiejś koncesji, tak, coś tam, żeby właśnie go włączyć i trochę spowodować, żeby trochę osłabić, tak, żeby wróciło do tej sytuacji. Na początku relacje z Sarkozym też nie były dobre. Był też wyśmiewany w Niemczech, taki był krytykowany, że taki jest za bardzo taki Napoleon, prawda? Taki właśnie... dekaderniec. Tak, tak. No a potem to się skończyło, no i potem właśnie zapanowała ta taka... Bo oni rządzą jakby poprzez właśnie ten taki mechanizm harmonizacji i ukrywania ewentualnie sprzeczności interesów. Mimo, że rzeczywiście jest bardzo ostra rywalizacja gospodarcza, czyli na przykład jak tam chodziło o przetargi między Alstomem, na przykład a Siemensem, jeśli chodzi o te szybkie koleje, tak, albo tam Airbusie na przykład zawsze się kłócą, bo te stanowiska są obsadzane wszystkie według klucz, tak? Że to jest według podziału, kto centralnym bankiem europejskim zarządza, komisja, więc to pewnie będzie tu tego typu handel. Być może dlatego Donald Tusk, faworyt kanclerzycy, nie zostanie na przykład szefem Komisji Europejskiej, bo będzie jakiś faworyt Francuzów. No to na takiej zasadzie się odbywa. Na tym poziomie to się wszystko rozstrzyga w zasadzie w tego typu negocjacje. Więc ja myślę, że nie, że to jest... Chyba, że było tak, że sytuacja we Francji by się gwałtownie pogarszała, że Francuzi byliby jednak ten politycy pod dużym naciskiem opinii publicznej. I nie wiadomo, czy Merkel wygra wybory. Merkel wygra wybory. W ostatnim Die Zeit był duży taki artykuł o niej, czy to już koniec, że jest teraz, że to jest apogeum jej władzy, ale nie wiadomo, czy się utrzyma. We Francji no, mamy tam Le Pen, jednak była dużo głosów zdobyła, zwłaszcza wśród młodych ludzi. No, ogólnie rzecz biorąc, te elity zaczynają mieć problemy ze swoimi społeczeństwami. I teraz tak tych Greków można spacyfikować, Polaków można zlekceważyć i tak dalej, no ale Francuzów, to pokazuje ta sprawa głosowania nad Konstytucją Europejską, nie da się do końca. No i teraz jeszcze oczywiście, gdyby wygrały wybory SPD, bo SPD znowu zgra Holanda, no to oni też zmienią politykę z tej takiej oszczędnościowej na trochę bardziej konsumpcyjną, mimo że już teraz w tej chwili jest nacisk w Europie. Zaczęto mówić o osamotnieniu Merkel, jest nacisk w Europie na to, żeby Niemcy zwiększyły inflację i żeby trochę więcej zaczęli wreszcie konsumować.
Jest to naród, który uwielbia oszczędzanie. Jest to ten, tak, to jest narodowy sport, oprócz piłki nożnej jest oszczędzanie. To znaczy, na przykład na ubraniu, no, to jest niesamowite, jak ludzie tam się potrafią ubierać, tak, żeby, znaczy kompletnie, żeby, no, bo na przykład właśnie to jest to przeciwieństwo tego Ameryki, że tam się pokazuje bogactwo. Tam, gdzie mieszkam, w Brymie, no, to jest jeden z najbogatszych regionów. Miasto samo jest publicznie, jest biedne, ale są tam, na przykład potomek cesarza mieszka niedaleko w takiej dzielnicy Brymie. I to jest bardzo bogate, a tego dzisiaj kompletnie nie widzi. Tam nikt nie jeździ wielkimi samochodami, jak w Stanach, gdzie się lubi, znaczy epatować swoim bogactwem. Gdzieś ten właśnie protestantyzm to taka jest. Więc i lęk przed inflacją, no bo pamiętam czasy inflacji po pierwszej wojnie światowej i taka właśnie ta niechęć do konsumpcji oprócz ropy. Więc będzie oczywiście jakiś taki nacisk na Niemcy, no ale dzisiaj czytałem artykuł, są wyliczenie, ile będzie kosztowało wyjście Grecji z euro Niemców, ale że być może już teraz coraz częstsze są głosy, że to jest tańszy wariant niż ciągle utrzymywać tych Greków, także i to jest coś takiego, że ja o tym zresztą tutaj wspominałem w innej rozmowie, że jak się po prostu czyta teraz i patrzy, siedzi na polską debatę, to tutaj jakby ten kryzys nie istnieje, nie wyciąga się żadnych wniosków. Nie? A kryzys pokazuje, że ani Grecja, ani Włochy, ani Hiszpania, ani nawet Irlandia i tak dalej, że Unia i członkostwo w Unii samo nie gwarantuje rozwoju. Tak? Że, no, że jest, co prawda my mówimy, że jesteśmy tam liderem wzrostu, no, ale to też jest wszystko takie. W każdym razie, że ten element, a wręcz nawet się przeciwnie, niektórzy mówią, że te łatwe pieniądze z Brukseli z jednej strony korumpują, też podważają demokrację, bo one pozwalają budować systemy klientelistyczne. To jest jeden z tajemnic sukcesów Tuska, no, że jak wpływają pieniądze, partia jest rozrasta się do samorządów, no to te pieniądze są rozdzielane, prawda? I część z tych, co tam na te autostrady miało pójść niezbudowane, spłynęło, tak jak za czasów Gierka, do prywatnych kieszeni, tylko ci podwykonawcy nie dostali nic, bo już dla nich zabrakło. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.